Co Katarzyna Żak postanowiła ujawnić o kryzysie w związku? Co powiedziała o rozwodzie? Źródłem informacji jest magazyn Show, tygodnik Dobry Tydzień oraz Interia Film oraz Gala. Pomimo tego, że wydają się być małżeństwem idealnym, związek Cezarego i Katarzyny Żaków przeżywa swoje gorsze i lepsze chwile. Nie zajmowałem się domem, rodziną, nie odwoziłem córek do szkoły. Wszystko było na głowie żony. Mam tę świadomość i żałuję, powiedział aktor na łamach gali. Jak jest ich recepta na udany związek? Katarzyna Żak i Cezary Żak są ponoć jedną z najbardziej lubianych i popularnych aktorskich par w naszym kraju. Od lat występują razem w filmach, serialach telewizyjnych oraz na deskach teatru. Mimo tego, że dzielą ze sobą życie prywatne i zawodowe, wciąż są niemal nierozłączni. Para poznała się już na studiach aktorskich, może więc pochwalić się naprawdę imponującym stażem. Jaka jest ich recepta na sukces? Co mówi Katarzyna Żak o kryzysach i zazdrości w związku? Choć na pozór tworzą parę idealną, jak w każdym związku, pojawiają się też gorsze momenty. Swego czasu w mediach pojawiły się informacje, że aktorzy są ze sobą skłóceni i chcą się rozstać. Najtrudniejszy okres w relacji przeżywali 7 lat po narodzinach drugiej córki. Dziecko niestety nie zbliżyło ich do siebie. W dodatku aktorkę dotknęła osobista tragedia, zginął jej 22-letni brat. Wtedy rodzina Żaków przeniosła się do Warszawy, co przyniosło kolejne problemy. Cezary miał problem ze znalezieniem pracy w zawodzie i musiał zdecydować się na chwilowe przebranżowienie. Zatrudnił się jako agent ubezpieczeniowy. Katarzyna Żak zdobyła się na osobiste wyznanie i opowiedziała o swoich ówczesnych emocjach w tygodniku Dobry Tydzień. Byliśmy wtedy o krok od rozstania. Patrząc na wszystkie nasze wspólne lata, muszę powiedzieć, że ta linia miłości nie zawsze była prosta, a raz zdawało mi się nawet, że moje uczucie do niego całkowicie się wypaliło. Mimo trudności, parze udało się jednak przetrwać trudny czas. Teraz czują się jeszcze silniejsi niż przed kryzysem i udzielają rad tym, którzy borykają się z podobnymi problemami w swoich związkach. Podkreślają, jak ważne jest zaufanie do partnera i radzenie sobie z niezdrową zazdrością. Mało kto wie, że kilkanaście lat wstecz Katarzyna ponoć złożyła papiery rozwodowe do sądu, ale po namowie Cezarego wycofała się z tej decyzji. Informację taką w eter wrzucił portal Gwiazdozbiór, powołując się na nieoficjalne źródło. Teraz mówią tak. Jesteśmy razem od 39 lat, pod koniec sierpnia będziemy świętować 37. rocznicę ślubu, a mój mąż potrafi mnie zachwycić jak nikt inny. Myślę, że miłość polega na nieustannym zachwycie. A jak kochasz, to nie masz problemu z wiernością, mówiła aktorka w rozmowie z magazynem Show. Cezary i Katarzyna Żakowie mają ze sobą dwie córki, młodszą Zuzannę i starszą Aleksandrę. Aktorską parę cały czas można oglądać w kolejnych przedstawieniach teatralnych i serialach telewizyjnych. Jako komentarz powiem humorystycznie, że to zdanie fajnie pasuje do powyższego. Pilnuj sąsiada swego, by nie miał życia ciekawszego od twojego. Dziękuję, że jesteś, trzymaj się i do usłyszenia.